Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Od długiego czasu w Polsce i w Europie mówiło się, że kapitał nie ma narodowości. Kiedy upadały polskie stocznie, Prawo i Sprawiedliwość podnosiło, że trzeba pomocą publiczną, pomocą państwową ratować gospodarkę państwa, ratować miejsca pracy. Wtedy strona rządowa mówiła, że Komisja Europejska zakwestionuje takie działania i że będzie to nieuzasadniona pomoc publiczna. Wspomnę dla porządku, że w tym samym czasie Francuzi i Niemcy ratowali swój przemysł, ratowali swoją gospodarkę. Dziś mamy dowód w Polsce na to, jaką narodowość ma kapitał Fiata. Kapitał Fiata ma narodowość włoską, bowiem szef Fiata w jednym z wywiadów przyznał, że decyzje o przeniesieniu produkcji Pandy nie mają żadnego uzasadnienia ani ekonomicznego, ani technicznego, a mają na uwadze dobro jego kraju, dobro Włoch. Ja chciałabym życzyć na początku tego roku rządowi i panu premierowi Piechocińskiemu, aby ta troska o dobro narodowe przyświecała każdemu pana działaniu. Bo brak tej troski powoduje takie konsekwencje i takie skutki, jak utrata tysięcy miejsc pracy w województwie śląskim. Bo to nie tylko utrata miejsc pracy w samych Tychach, ale również spodziewamy się, że będą kurczyły się miejsca pracy w TRW, które w Częstochowie produkuje dla Fiata poduszki samochodowe i pasy bezpieczeństwa i jest jednym z największych przedsiębiorców w Częstochowie Pochucie oczywiście. Tak więc brak tej troski o majątek, o pomoc publiczną, sprywatyzowanie w sposób dziki, szalony i nieuprawniony i bez sensu. Setek tysięcy polskich państwowych przedsiębiorstw doprowadziło do sytuacji takiej oto, że coraz mniej jest tego kapitału gospodarczego o naszym narodowym potencjale. Tak więc pytam pana premiera, czy w ramach tego nowego programu Inwestycje Polskie, gdzie planujecie państwo do prywatyzacji kolejne polskie firmy, będące dziś własnością Skarbu Państwa, będziecie wykazywali właśnie troskę o majątek państwowy. Dziękuję.